Urząd Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o mającym miejsce pożarze w Bielawie na ulicy Piastowskiej 47. Zgłoszenie wpłynęło od jednego z mieszkańców tutejszej kamienicy. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że część mieszkańców opuściła ten obiekt, w którym miał miejsce pożar. Natomiast po rozpoznaniu OC okazało się, że pożar ma miejsce na pierwszym piętrze, dość silnie rozwinięty. Na drugim piętrze znajdują się dwóch mężczyzn, którzy nie mogą opuścić mieszkań. Bezpośrednie zagrożenie życia tych osób spowodowało to, że musieliśmy robić dostęp do drugiej kondygnacji, do jednego z mieszkań. Tam strażacy dostali się poprzez drabinę przystawną i po oddymieniu klatki schodowej udało się tych mężczyzn bezpiecznie sprowadzić na zewnątrz budynku. Jedna z osób biorących udział w zdarzeniu została hospitalizowana, natomiast druga osoba została zwolniona przez zespół profesjonalistycznego. W tej chwili oczekuje na wejście do mieszkania. Sprawdzamy w tej chwili pomieszczenie na obecność tlenku węgla. Jeżeli będzie wszystko czyste, wtedy będziemy mogli dostawić to mieszkanie. W tej chwili trwają prace zarządcy budynku, oceniane są straty. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że jest przepalony jeden ze stropów pomiędzy pierwszym piętrem a drugim piętrem, czyli tam bezpośrednio, gdzie miał miejsce pożar. Ten nie tylko strop jest uszkodzony, ale również część ścian, jak i instalacje, które znajdowały się wewnątrz, łącznie z instalacją gazową. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o przyczynę powstania pożaru, no to jest sprawę bada policja. Na miejscu ujawnił się jeden z lokatorów, który przyznał się, że podpalił to mieszkanie. Natomiast nie mogę Państwu tego podkreślić, tak, że w rzeczywistości było, tym zajmuje się policja. W zdarzeniu brały udział trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, samochód operacyjny z oficerem operacyjnym, zastęp z OSP Bielawa i zastęp z OSP Ostroszowiec. Oprócz tego brali udział w zabezpieczeniu tutaj miejsca zdarzenia policjanci, jak i kierowania ruchem. Jeden pas był wyłączony z użytkowania. Zespół ratownictwa medycznego, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, jak i zarządca budynku tutaj ze swoimi służbami technicznymi pojawił się na miejscu zdarzenia.